Hejka, kochani, witajcie w nowym filmiku, a tak dokładnie w Zakręconych. Dzisiaj obejrzycie sobie nowy odcineczek. Mam nadzieję, że się cieszycie i że już się nie możecie doczekać. Będą tam dalsze przygody związane z Toddem. To, co się tam wydarzy, to po prostu głowa mała. Liczę, że to wszystko się Wam spodoba. Ale nim zapraszam Was do obejrzenia, poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem. Kliknijcie lajka oraz oczywiście o zostawienie subskrypcji. Zjedźcie tam troszeczkę na dole i kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj. Możecie również do mnie coś wysłać, tutaj będziecie mieć pasek z moim adresem, tam wysyłajcie do mnie przesyłki. Oraz zapraszam na mój Instagram, który również tam jest podany. A więc kochani, nie będę Wam już przenudzać tutaj i ciągnąć tego początku. Mam nadzieję, że te dwie rzeczy, o które prosiłam, zostawiliście. No a teraz zapraszam Was do obejrzenia najnowszej części Zakręconych. Bawcie się dobrze, miłego seansu. Pozdrawiam Was, słodka Bella. Uff, nareszcie! Spokojne popołudnie sobotnie przede mną. Mam zamiar się relaksować i jeść smakołyki. I czytać moją luksusową gazetę. O modnych i luksusowych markach. Przecież ja kocham luksus. Wszyscy są zajęci i mam nadzieję, że w końcu będę mieć spokój. Emil grzebie coś w swojej piwnicy. Lucek siedzi w toalecie już od godziny. Francesca, Balbina i Todd siedzą w pokoju Balbiny zamknięci. A Logan z rodzicami wyszli na miasto. A więc pora, żebym się w końcu mogła zająć sobą. Zaraz zjem ten pysznie wyglądający pączek. Dolicha, miałam mieć spokój. Kogo tu znowu niesie? Nie chciałam przyjmować dzisiaj gości. No cóż, muszę iść sprawdzić. O, Krystal, to ty. Chodź. Co cię do mnie sprowadza, wnuczko? Przepraszam, babciu, za to najście, ale mam do ciebie sprawę. Nie przeszkadzam ci? Nie, skądże? Ty jesteś zawsze mile widziana. Krystal, a tak w ogóle? Co to jest za pies? Przecież ty miałeś małego pieska Eryka. Tak, babciu, z Erykiem wszystko w porządku. Jest w domu i smacznie śpi. Ale chodzi o to, że tego pieska znalazłam dzisiaj rano w okolicach śmietnika. Ktoś go pewnie wyrzucił, więc przygarnęłam go. Zrobiło mi się go żal, bo był bardzo wygłodniały i zaniedbany, więc zabrałam go do domu, umyłam go i dałam mu jeść, a teraz przyszłam do ciebie. A chcę się ciebie, babciu, poradzić, co ja mam z nim dalej robić. Nie mogę mieć przecież drugiego psa. Nie wiem, czy go do schroniska oddać, czy zamieścić jakieś ogłoszenie, czy ktoś zgubił psa. A może ty byś go chciała przygarnąć, babciu? Ogłoszenia? To nie ma sensu. Nikt się nie przyzna, że zgubił psa. Do schroniska? Nie radzę. Najlepiej, jakby go ktoś zatrzymał. Na przykład Zakręconych nie jest ktoś chętny? Pytałaś? Nie, jeszcze nie pytałam, ale może dobry pomysł. Napiszę do nich. Na razie piesek zostanie ze mną i zastanowię się, co zrobić dalej, żeby trafił w dobre ręce. Dobry pomysł, Krystal. A ma już jakieś imię? Tak, nazwałam ją Leila. Na razie jeszcze nie reaguje, ale myślę, że się przyzwyczai. Bardzo ładnie, Krystal. Co to za dziwoląg mały? Dzień dobry, panie Emilu. To jest pies, którego znalazłam dzisiaj rano. Ma na imię Leila. Ale przecież ty już masz jednego psa Eryka. To po kiego ci drugi? Bo go znalazłam i przygarnęłam. Nie zostawiłabym go przecież tak tam. A może pan go chce zatrzymać? Ja zatrzymać psa? Nie wiem, czy jestem odpowiedzialny. Emil, nawet o tym nie myśl. Mamy dosyć zamieszania w domu. Nie zapominaj, że dalej jest tu Todd. Dalej mam odruch wymiotny na jego imię. I twoja nieznośna matka. Mógłbyś coś zrobić, żeby stąd w końcu wyjechali. Spokojnie, moja morska perło. Mam już nowy plan na Todda. Później ci opowiem. Wykurzę go stąd szybko i bezboleśnie. Krystal, rozbierz tą czapkę i szalik. Jest bardzo ciepło. Zostań z nami, ja ci zrobię herbatkę. A Leila niech sobie pobiega. Chętnie, babciu. Dziękuję. Właśnie przyszedł mi do głowy nowy pomysł. Wykorzystam tego psa, żeby zrobić na złość Toddowi. To jest pomysł. Muszą odnaleźć Ludka i mu to powiedzieć. Honorata! Wiesz może, gdzie jest Lucian? Siedzi od godziny w toalecie. Nie wiem, co tam robi. No tak, on i jego baza. Lucek! 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 Wyłaź z toalety! Już jestem, babciu. Chętnie napiję się teraz twojej herbaty. A więc chodźmy do kuchni. Czego się
rzecz, Emil, nie mogę mieć nawet chwili spokoju! Nie! Co to za koza? To nie jest koza, Lucjan, to jest pies z Najda. Krystal go dzisiaj znalazła. Trochę przypomina kozę. A jak dla mnie, szczura. Miły piesiunio, nie bój się, będzie ci u nas dobrze. Uspokój się, Lucek, my go nie zatrzymujemy, on jest od Krystal. Ale możemy przecież trochę się z nim pobawić. Oraz z Todem. Czyżby nowy plan? Tak, tak, i to nie byle jaki. Będę potrzebować do tego planu tej psinki, ale na razie dam jej wodę. A więc masz, piesku, masz tutaj kości z obiadu, z kurczaka i ryby, a tam woda. Najedz się dosyta, bo dzisiaj będziemy cię potrzebować. Otwarte! Wchodzi! Gdzie byliście cały ranek? Byliśmy na zakupach w galerii handlowej. Kupiłam sobie kilka drobiazgów, Logan też. Kupiłem nową piłkę! Kupiliśmy też koc na chłodne zimowe wieczory. Papi, czy u ciebie wszystko w porządku? Miałeś jakieś starcie z Todem? Nie widziałem tego drania od rana. Jak wstałem, od razu poleciałem majsterkować do piwnicy. Podobno siedzi zamknięty w pokoju z Franceską Balbiną. I dobrze, niech się nie pokazują. Jakbyś miał z nim jakieś problemy, papi, zwróć się do mnie, pomogę ci. Ja wolę go nie spotkać, od razu mi się popsuje humor, a mam wspaniały po zakupach. Ja też go nie chcę widzieć, bo on mnie brzydko nazywa! Nie chcę wam nic mówić, ale pewnie zejdzie na kolację i znowu go spotkamy. Chętnie dosypałbym mu jakiegoś proszku do jedzenia, żeby mu oczywiście nie smakowało. Dobry pomysł, ale ja mam lepszy. Papi, co to za pies tak by the way? Mamy nowego psa? Nie lubię sierści, wolę jak pies jest na dworze. Spokojnie, Jennifer, to jest pies Krystal. Dziś go znalazła i przyprowadziła do nas, żebyśmy go poznali. I bardzo dobrze, a jak się wabi? Chyba Leila, nie wiem, jakieś dziwne zagraniczne imię. Leila, podoba mi się. Ja miałam kiedyś kota... Bez sierści sfinksa, ponieważ jak już wspomniałam, nie lubię sierści, ale ze starości umarł śmiercią naturalną. Ja miałem świnkę morską. Papi zawsze mi je kupował jedną za drugą. Ta ostatnia nazywała się Brykiet. Co? Czemu? Przypomniało mi się o letnich grillach. A ja mogę się pobawić z Leilą moją nową piłką. Logan, teraz idź schować zakupy do swojego pokoju, później się pobawisz. Dobrze, mamo! Ja idę wziąć kąpiel, nie lubię być spocona. Dobrze, kochanie, przygotuję ci świeczki zapachowe. Gulasz honoratki był przepyszny, ale wiesz co, Lucjan, mam pomysł. No, dawaj, dawaj, co takiego? Niedługo pewnie zejdzie moja matka z Todem coś przekąsić. Już są nawet dwie porcje dla nich przygotowane. Do jednej porcji z gulaszem wlałem mój wywar. I mam nadzieję, że Todo dostanie właśnie tę porcję. Co ty na to, Lucek? Nie! Odważny jesteś, Emil! Będziemy to obserwować, ale to może być dobre kino. Ale gulasz honoraty był naprawdę wyjątkowy, bardzo mi smakował. Mi też! Lucek, idą, idą! Udawaj, że ze mną rozmawiasz. O, chyba nadchodzą. Dzień dobry wszystkim. Jak wam mija ta sobota? Dobrze, mamusiu, wręcz wspaniale. Źle, bo teraz musieliście tu przyjść. Uważaj na słowa, młoda damo. Tot, kochanie, idziesz? Zejdź mi z drogi, zapchlony kundlu. Ej, 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 widzieliście? On kopnął psa! Co? Że co zrobił? Nic nie zrobiłem, wydawało się wam. Pogłaskałem go tylko, nie wiem o co ta afera. I ja widziałem co innego. Oczywiście, ewidentnie kopnął tego psa. Jak jeszcze raz mu coś zrobi, to będzie mieć ze mną do czynienia. Przyszliśmy coś zjeść, bo jesteśmy głodni. Zostawiliście coś dla nas z obiadu? Ja wolałem zjeść na mieście.
Ugotowałam gulasz, wszystkim smakował i mam nadzieję, że on też posmakuje. Wątpię. Ej, co ty powiedziałeś? Nic, nic. To ja zabieram różową porcję. Nie. Różowa jest dla mamy. Sam ją nalewałem i pomagałem ją doprawić. To dla ciebie jest ta druga. Fuh! Dziękuję, syneczku. Mam nadzieję, że dobry będzie ten gulasz. Jestem nauczona jeść wykwintne dania. Zawsze jadamy z moją księżniczką w dobrych knajpach, więc mam nadzieję, że to nam też posmakuje. Smacznego, kochanie! Nawzajem, księżniczko. Teraz patrz na przedstawienie, Lucek. Zaczyna się. A Emil, a dlaczego ty masz kominiarkę ubraną? Jaką kominiarkę? To boska czapka. A poza tym robię dzisiaj niebezpieczne rzeczy. No dobra, dobra. Smacznego! Co to jest za obrzydliwe paskudztwo? Nie obrażaj mojej żony, to jest gulasz, który ona gotowała pół dnia! To ma być gulasz, to jest śmierdzące świństwo. Źle się po tym czuję, kręci mi się w głowie, chyba jestem otruty. Nic nie widzę na oczy, co się dzieje. Udało się! Dot, co się dzieje? Wstawaj, nie straż mnie! Jak się czujesz, nic ci jest, otwórz oczy, oddychaj! Zaraz ci zrobię sztuczne oddychanie usta. Nie. Nie bój się, księżniczko, już jestem. Coś mi musiało zaszkodzić, idę do toalety. No nie, Emil, nie przemyślałeś tego. On poszedł do mojej toalety. No nie, czy on poszedł to zwymiotować? Jak to zwymiotuje, to mu nic nie będzie przecież. Zażyga mi toaletę. Skarbeńku, nic ci nie jest! Chyba coś mu jest, Francesco Balbino. Okropne i obrzydliwe odgłosy dochodzą z toalety. Chyba zaraz stąd pójdę. No, bez żartów, on mi zażyka całą toaletę. Nie na to się zapisywałem. Uff, pozbyłem się z zawartości mojego żołądka. Czuję się już o wiele lepiej. Chyba wiem, że była to sprawka Emila. Muszę się na nim zemścić. Nie ujdzie mu to na sucho. Chciał mnie otruć, skubaniec. Okropieństwo. Kurka wodna, mój plan nie wyszedł. Dobra, Emil, ja ci pomogę jak to, ale musisz wynająć sprzątaczkę, żeby mi posprzątali toaletę. Krystal, chodź do mnie do sypialni, tam sobie porozmawiamy, bo tu już nie da się wytrzymać. Z chęcią, babciu, już idę. Uff, tu jest o wiele spokojniej, mam już dość Franceski i Toda. Nie dziwię się, babciu, są okropni. Dobra, zwijamy się stąd, Lucek. Chodźmy do twojego pokoju i coś ogarniemy. Dobra. Musimy obmyślić nowy plan, jak pozbyć się Toda. Masz rację, stary. Mam nadzieję, że szybko na coś wpadniemy. Straciłam apetyt, Todziku, po tym wszystkim. Nie dziwię się, moja droga, to zajście było okropne. Idę się położyć, jestem wykończona. Najwyżej wieczorem przejdziemy się do restauracji. Nie ma sprawy, księżniczko. Idziesz ze mną? Ja za chwilę przyjdę, zrobię sobie kawę. Muszę ochłonąć po tym wszystkim. Jak zrobię kawę, przyjdę do ciebie. W porządku, czekam z niecierpliwością. Zaraz sobie zaparzę kawę. Wszyscy poszli, jestem sam. Gdzie tu są w ogóle jakieś kubki i kawa? W lodówce. Nic ciekawego. Nareszcie zaparzyłem sobie kawę, a teraz rozejrzę się, co oni mają tu w tej kuchni ciekawego. W szufladach nic ciekawego. Pianino, też nuda. Konfitury w półce, przestarzałe. A co to za kot na ścianie za pianinem? To chyba jest przejście do tej tajnej piwnicy Emila, o której tyle gadają. Ciekawe, czy coś ciekawego jest w środku, ale mam teraz za mało czasu, żeby to sprawdzić. Musiałbym tu przyjść w nocy. Ale mam pomysł. Zmienię mu ten kod, tak żeby już nigdy nie wszedł do tej piwnicy. Ale dobry plan. Będzie się musiał dużo natrudzić, żeby ten kod zmienić, albo wezwać jakiegoś hakera. Inaczej już nigdy nie wejdzie do tej piwnicy, a podejrzewam, ma tam dosyć wartościowe rzeczy. Zabieram się do roboty, zanim ktoś mnie przyłapie.
Please hang up and try again. Emil, strasznie mi się chce pić. Idę chyba po jakiś napój, może oranżadę czy coś. Chcesz coś? Przynieś, zaschło mi w gardle od tyle mówienia. Dobra, to lecę. Ej, co ty tam majstrujesz tym kodem? Kurde, zostałem przyłapany. Czyżbyś chciał wejść do piwnicy Emila? Przyznaj się, co tam robisz, ty maszkaro! Sam jesteś maszkarą, daj mi spokój. Mów prawdę, bo zaraz zawołam Emila i wpadniesz w tarapaty, z których nie wyjdziesz tak prosto. Zejdź mi z drogi, pasożycie jeden. Co? Ja pasożyt? To ty żerujesz na Francesce Balwinie. I ja się dokładam do rachunków. Wszyscy myślą, że jesteś super dobry, a tak naprawdę masz złe intencje. Chcesz wykorzystać matkę Emila i zabrać pieniądze. Czyżbyś mnie rozszyfrował? Nie, jesteś na to za głupi. Co? Ja głupi? Za to ty, dureń, dałeś się przyłapać. Przestań, pasożycie. Cicho bądź, ty śmierdzielu. Ja śmierdzielu? No zaraz zobaczymy. Zaraz obleję cię moją kawą, którą zrobiłem. Będziesz mieć za swoje. Ty psia paszczo. Jak mnie oblejesz kawą, ty kundlu, to wszystko powiem Emilowi, nie spróbuj mnie dotknąć. Francesca Balbina ma większą władzę niż Emil. Mylisz się! Ty zmutowana rybo! A masz, ty owłosiony kangurze. Parzony! Emil, ratunku! Zamknij się, ty skrzecząca papuga. Co tu się dzieje? Co to za krzyki? Emil! Todd wylał na mnie gorącą kawę i nazwał mnie pasożytem! A mało tego, przyłapałem go, jak majstrował przy twoim kodzie do piwnicy! Co? Czy ty sobie żarty robisz, Todd? Nieprawda. Uciekł tchórz jeden obrzydliwy! Emil, jestem poparzony, muszę jechać na pogotowie, ja zaraz umrę! Widzę biały tunel, Emil! Nie przesadzaj, Lucek, zrobimy ci mokre okłady i będzie okej! Okay. Emil, widzę gwiazdki! Widzę gwiazdki! No to mamy pierwszego trupa w tej wojnie. Lucek, wstawaj, nie rób sobie żartów! To nie są żarty! Emil, tak poważnie, to już nie są żarty, to już jest otwarta wojna! Trzeba tu posprzątać, straszny syf od tej kawy. Ja im jeszcze pokażę. Zaraz pójdę i zniszczę laptop Emila. Jak na razie muszę się jak najszybciej dostać do Franceski Balbiny. Zejdź mi z drogi, smarkaczu. Nie chciałem. Sorry. A może specjalnie. Nie wiem. Ała! Co się dzieje? Co się dzieje, syneczku? Mamo, Todd zepchnął mnie ze schodów i nazwał mnie smarkaczem. To już przechodzi wszelkie pojęcie. Zaraz powiemy ojcu o tym zajściu. Co się stało, Jennifer i Logan? Tato, Todd zepchnął mnie ze schodów! Boli mnie całe kolano! Zaraz zapytamy, czy to prawda. Todd, pozwól do nas na chwilę. Co się stało? Jak mogę wam pomóc? Podobno zepchnąłeś mojego syna ze schodów, to prawda? Nieprawda. Cały czas byłem w pokoju Franceski i Balbiny. Oglądaliśmy film. Lepiej się przyznaj, Todd. On kłamie, mamo, on kłamie! To ty kłamiesz! Nie posądza się starszego o takie rzeczy. Ty mały, zamurzony śmierdzielu. A teraz wybaczcie, muszę wracać do mojej narzeczonej Franceski Balbiny. On mnie znowu brzydko nazwał! To jest nie do pomyślenia, on nie może tutaj mieszkać. Ja też tak uważam, muszę porozmawiać z babcią. Nie przemówisz jej do rozsądku, ja już próbowałem. A mnie ten skubany oblał gorącą kawą i majstrował coś przy kodzie Emila do piwnicy. Musimy go chyba sami wykurzyć. Francesca przecież tego nigdy nie zrobi. Jest w nim zakochana na zabój. Todd jest do tego stopnia niebezpieczny, że za niedługo może kogoś naprawdę skrzywdzić. Mnie już skrzywdził, boli mnie kolano. Chodź, Logan, nasmarujemy je maścią. Co to za hałasy i krzyki? Co tu się dzieje? Spóźniłaś się, honorata. Był tu niezły cyrk. Todd majstrował coś przy moim kodzie do piwnicy. Na Lucka wylał gorącą kawę, a Logana zepchnął ze schodów. A twoją zupę, tak by the way, nazwał śmierdzącą wodą. Co? Jaka śmierdząca woda? Przecież tam była dużo mięsa. Emil, jak nie było tu twojej matki i Todda, żyliśmy sobie spokojnie. Teraz to istny dom wariatów. Masz rację, moja morska perło, ale to wszystko długo już nie potrwa.
Oho, chyba trzeba wdrożyć kolejny plan z pomocą naszego pieseczka. Ten pieseczek, którego widzicie, pomoże nam wykurzyć Toda. Ale w jaki sposób? Przecież on jest malutki. Malutki i niewinny, ale do czasu. Zamierzam go przebrać za zmutowanego szczura. Papi, czekaj, co? Poszczuję nim Toda. Mam nadzieję, że tak się przerazi, że będzie chciał jak najszybciej opuścić ten dom. Powiemy mu, że takie coś jest tutaj na porządku dziennym. Piesku, nie zawiedź nas, potrzebujemy cię. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale możecie spróbować. Zanim wrócę do pokoju Franceski Balbiny, zniszczę laptop Emila. Mam nadzieję, że mnie nie przyłapie, jak wchodzę do jego pokoju. To moja jedyna szansa. O, jest laptop. Nawet nie musiałem dużo szukać. Zaraz go zniszczę, a Emil straci wszystkie ważne pliki. I oczywiście ważne dokumenty. Tylko jak mam zniszczyć ten laptop, w jaki sposób? A więc zabierajmy się do roboty! Ale co wy zamierzacie zrobić z moim psem? Krystal, dziecko, spokojnie! Zamierzam przebrać go tylko za szczura. Mam nadzieję, że wykurzy stąd Toda. No nie wiem, a nie stanie się Leili żadna krzywda? Skądże ubiorę jej tylko moje stare futro? Nosiłem kiedyś takie na bale. Ach, to były czasy w 78. No dobrze, ale jeżeli coś się jej nie spodoba, zaraz od razu pan jej to zrzuci. Dobrze, dziecko, nie panikuj. Leila, chodź, idziemy się przebrać. Co ten papi znów wymyślił? Nie wiem, ale to będzie komiczne. Ciekawe, jak będzie wyglądać. Przygotujcie się, kochani. Już się boję, Jerry. Spokojnie, moja droga, jestem przy tobie. Chodź, pieseczku, pokaż się. Hał, hał, hał. Przedstawiam wam naszego domowego szczurka. Emil, na Boga! Przecież to genialne! On pomoże nam wykurzyć stąd Toda. Emil, ale uważam, że jeżeli on ma wystraszyć Toda, to musi wydawać straszne odgłosy. Takim szczekaniem go przecież nie wystraszy. Musi bardzo głośno warczeć. Nie wiem, czy to osiągniemy. On jest raczej łagodny. Przymocujmy mu głośnik i puśćmy dziwne dźwięki! O, dobry pomysł! Przygotujcie mini głośnik! Zaraz przyniosę, papi. Ten mini głośnik będzie się doskonale nadawał. Puścimy na nim przeraźliwe dźwięki, że niby wydawać będzie je ten pies. Świetnie, Jerry, teraz wystarczy go przymocować. Już wiem, zdepczę go. Będę po nim skakać moimi butami. A więc zaczynajmy. Awasz! A teraz monitor! Awasz! Głupi laptop. Oho, zaczyna się z niego dymić, kompletnie zniszczony. Misja zakończona sukcesem. Wracam do Franceski Balbiny, że niby nigdy mnie tu nie było. Zrobię jej masaż stóp. Papi, przymocowałem. Jest gotowe. Super, teraz wystarczy tylko puścić okropne dźwięki. I wieczorem, jak zejdzie Tot, wypuścimy na niego tego psa, a my musimy się wtedy schować. My się schowamy za stołem w kuchni, tam będzie najlepsze schronienie. To ja też wtedy będę w kuchni. Ja muszę dobrze widzieć, co się będzie dziać. Będę siedzieć na schodach. A więc schowajcie teraz tego psa, a my widzimy się tutaj, jak porządnie się ściemni, czyli koło 22. Arrivederci! Nia, nia, nia. Piesku, siedź, jeszcze trochę, wytrzymaj. Emil zaraz się zacznie, chyba wychodzą. Chodź to, dziku, już nie będzie się cię nigdy denerwował. Wszyscy już śpią i napijemy się ziółek przed snem. Oczywiście, księżniczko, w końcu wszyscy poszli spać. Mam już dość posądzania mnie o wszystko, co złe. Oskarżają mnie, obrażają, wszystko, co najgorsze, to ja. Nie wytrzymuję już tego, księżniczko.
Wiem, że jesteś niewinny, ale póki żyję, będę cię bronić. Tym bardziej, że niedługo nasz ślub na Florydzie. Się wie, księżniczko. Chodźmy. Co za stary, nieporadny słoń. Przyszli, Lucek, przyszli. Piesku, przygotuj się. Lucek, odpalaj głośnik. Oho, będzie się działo. Tatu, ja się boję. Cicho siedź, Logan. Ale ja chcę spać, nie chcę tu siedzieć, boję się. Miałeś to mówić prędzej, Logan. Teraz musisz zobaczyć to przedstawienie. Właśnie, Logan, spokojnie. Ja i ojciec czuwamy nad twoim bezpieczeństwem. A nad moim nikt nie czuwa. Ciekawe, gdzie byliście, jak Todd zepnął mnie ze schodów. Logan, nie zaczynaj, przerabialiśmy to już. Moja biedna psinka zaraz będzie musiała wybiec. Zaraz zaparzymy sobie pyszne ziółka. Nareszcie spokój, w końcu jesteśmy tutaj sami. Jutro, Todd, zapraszam cię na wycieczkę. Z chęcią, księżniczko. Piesku, biegnij! Się boję, księżniczko, ale spokojnie, przy mnie ci nic nie grozi. Oczywiście, że sam się uratuję, jej nie mam zamiaru ratować. Boję się, to jest diabeł tasmański, albo ten gorszy, z piekieł. To ty nie zostawiaj mnie! Już wstaję, powaliło mnie to na nogi. Uciekajmy stąd, Todd! Wynoszę się z tego przeklętego domu! Mam dość tego domu i ich mieszkańców!